Dobra, to lecimy do kolejnego podpunktu, czyli to już dzień będzie następny, bo będziemy bawić się w Speedsoft. Witam wszystkich z tej strony Ulat i zapraszam na drugą część raportu z wyjazdu do Wawy. No to mamy piękny kwietniowy poranek, wszyscy wstali, pakujemy manatki i zaraz ruszamy na ligę. Dzisiaj oczywiście gra druga dywizja, czyli nasza dywizja, ta lepsza, wiadomo, oczywiście. Zobaczymy, co dzisiaj się da ugrać, mam nadzieję, że jakoś pójdzie. Jesteśmy pełni nadziei. A co z tego będzie, no to zobaczycie później. Mam nadzieję, że wyjdzie całkiem spoko. Trzeba dzisiaj ma to się skończyć dużo szybciej, dużo sprawniej ma iść, bo jest podział na dywizję, więc nie będziemy musieli iść do godziny 20, tylko dziś do 15. Moim zdaniem zapowiada się naprawdę obiecująco i fajnie. A co z tego wyjdzie, to jeszcze zobaczymy. I pewnie wy za chwilkę również. Co prawda ja dzisiaj raczej grać nie będę, ja dzisiaj będę robił za technicznego, ale w razie czego po prostu na ławeczka rezerwowych to będę se grzał, nie? No to co? To widzimy się już na arence. I nadciąga ostatnie ogniwo naszej ekipy. I już będzie komplet. A co ty taki niewyjściowo ubrany? Nie chciałem przepłacić jersey przed wejściem na halę. Siema. To jest na dużo? Nie, zmniejszyłem, kurwa. Powtarza się podnosi. Nie, no spoko, wiesz. I to jest lata, która ma tylko okę. No to... A, czekaj. No bo na tym chrono troszkę inne wyniki. Dobra, idź. No 09, 09, dobra. Dobra, nie zginę. Będzie stało. Tak będzie remis. No point. Nie remis. Zero point. No i chuj. A, nie, no point. Dobrze, dobrze. Ładny. Kradziej! Ładna była, to wziąłem, tak? Bo ja myślałem, że to twoja. Bo ty takie masz. Kurwa, mam cięższe. No dobra. Po wadze byś poznał. Żenia? Ale w kurwa. Jak zawsze. Bo kto od nas, od was pójdzie? Ja mogę pójść agresywnie, tak? Albo paśnik. No tak. I tyle. No ale to już a gdzie jest... reszta? No właśnie, bo wy zostaniecie z tyłu, jak my pójdziemy do przodu. Inaczej, ja jeżeli oni mają pójść do przodu, to wy musicie ich osłonić. Balkonem nie przejdziesz nigdzie. Balkonem, jak chcesz przejść, to musisz się cofnąć za balkon i przejść pod od środka pola do boksa. Nie możesz się... Wy teraz gracie po tym meczu jeszcze ktoś gra i dopiero wy, tak? Mhm. Nie wiem, nie pamiętam. Po tym ale to z krzatu mówisz. No to zawsze ten będzie. Jakaś sugestia, jakiś coś, jeżeli ma być. Idziemy na bazie. Od razu w pierwsze tempo. Znaczy, no, jak nie będziesz miał Snake'a, to lecisz od razu fają na zamek, nie? Dobra. Jak wejdziesz w zamek, to już mamy praktycznie rundę wygraną, nie? Dobra. Chyba, że spadniesz. Chyba, że umrzesz, nie? Ale to nie tak, żeby była jakaś tragedia z tego powodu, nie? Jak ktoś pilnuje meczy? Tak, sprawdziłem. Macie ale, jeszcze grają, jeszcze ale, jakieś 5 minut, zaraz okay, musimy iść, bo, tak? Wiesz, macie bo, lewy pit. Ja w ogóle z tego balkonu to tam mało widziałem wczoraj, jak patrzyłem. To tak naprawdę, to co, na środek jest trochę oglądu i tyle. No tak. No ewentualnie góra Snake, ale góra Snake jest... Lepiej by jakby on gdzieś do przodu poszedł, może spróbował właśnie na boksy te lewe. Nie wejdziesz boksa, bo tutaj nie jest wejdzie? Zasypa. Tak, tak, może zasypa. Chociaż jestem, wchodziło. Thank you.
Okej, wygrana. Dobra. Nie wiem, skąd dostać. Nasze się tak wolno klikają, że... Ale jeżeli chodzi o tak klikać, chodzi o to, że Switch łapie dwa sygnały na ten spust, że na jeden nacisk robi na przykład dwa strzały, nie? Gdzie jest te moje barel, barel. Czaty są szybkie. Czaty jednak istnieją. Praca, spoko. Szkoda. Niech nie istnieją. Coś ty zrobił. Tylko czapkę nawet musisz położyć na ziemi. Albo rękę do góry, kurwa. No cokolwiek, nie? Bo... O! Nice. Weź tacki, Darek! A, tu są! Uśmiechnij się. No lepiej było na Dorito, tylko problem jest taki, że ja musiałbym wziąć lustro. To jest tak, że... Już od razu się chowasz. Czy przeskoczysz. No dobra, no to jeżeli przeskoczysz nawet z krytym, bo oni często grają tak, że tą pozycję grają na samym początku tylko i wyłącznie lustro. No i co się przegrają? No. Tylko wyłącznie lustro. Oni w ogóle tą pozycją dopiero bronią w momencie, w którym a jest Snake 50. Patrzą, gdzie jest Paczo? Tu jest Snake, ale Paweł grasz defensywnie i patrzysz po prostu, żeby nas nie skuszało, bo oni... Czyli po prostu siedzę, nie wychylam. Po prostu patrzę cały czas, jak on idzie, to wtedy go no, jesteś wychylony, tylko nie wychylasz na lustro. Tak jak rozmawialiśmy wczoraj wieczorem. Ale dobra, no, czyli mam się wychylić, mam tu patrzeć i krzyczeć jak tak. Chcę.
Tak. Ale nie gunfightuj się. No dobra, no dobra, musisz po prostu... Będzie krzyczę, cofam. Musisz po prostu pilnować, żeby on nas nie spuszował ten dzień. Dobra. No i musimy po prostu agresywnie zagrać tą stroną. Pójdę w jakąś kamiczkę. Tak, to nie rób, nie? Jak to się na czapce trzyma, kurwa? Tutaj jest śluba. O kurwa. Próbowałem na masę, kurwa, ale wszystkie te wydrukowane końcówki się rozpierdalają. Tak, słyszałem. Gdzieś tym taka, kamzę? Nie. Bardzo zajebisty sprzęcik. O, fajne poduchy. No i kamzę na płyty XL, więc kurwa w końcu coś na dużego chłopa, kurwa. Tylko jeszcze, żeby płyty były XL-ki do dostania. Ale nie atrapię, płyty, bo nie widziałem, bo nie mogę w ogóle nawet elek znaleźć składów. Znaczy no ja mam miękkie, nie? Ale to, no ta, a to tego, od Baribala? A nie. Nie, to są reptory, tylko to są na pistoletowe. A, no okej. Okay. No wiesz, no ja tutaj tak mówię, to żeby sobie na strzelnicę wziąć, więc to bardziej mnie interesuje jakieś odłamki na strzelnicy wyrzucić. A, no. Więc spokojnie na pistoletowe mi wystarcza, a już wiesz, już to się jakoś nosi lepiej. Ale to ma gorączka, co tam bije. Gotowi? Gotowi! No nie przesadzajmy. Dobra, wbijajcie. Brawa dla sędziów. I zaczynamy już od końca, miejsce szóste, Spitz of Olsztyn. Piąte nieobecne to SHT. Duchy. I miejsce trzecie, Taz. Bez palety. Wszystkie plusy. Wszystkie się anulują. Miejsce drugie, Gunfire Project Team.
klapki plus skarpetki, to w ogóle jest luksus. Ale zobacz, że ma nawet pod kolejny. Jak będzie tak gra następnym razem, to... Może nie Japonki? No. I miejsce pierwsze bez zapłaty. Siemano. W kopertach macie kody od Gate'a na cokolwiek tam na sklepie, czy sobie wybierzecie. 30, 24 i 18%. 5 sztuk. Razem z pierwszym miejscem też jest awans do dywizji pierwszej. Tak jak już chłopakom mówiliśmy, że witamy w piekle w takim razie. I przez sędziów wybrana jest jeszcze nagroda dla MVP turnieju. Jest to Szyman. Zadecydował o tym półfinał i ostatnia runda finału. Dziękuję bardzo. To od Minecrafta lubka zewnętrzna. Czyli skromny. Masz to? To film jest? No. Tak. O, ja. Dobra, i tym tematem kończymy, a raczej tym akcentem kończymy dzisiejszy filmik i ogólnie całą tą wycieczkę, całą ten raport całego weekendu w Wawie. Troszkę rzeczy udało się ogarnąć, poszło nam oczywiście jak zwykle, czyli nie stabilnie, nie? To przynajmniej tak, trzymamy stabilną formę, tak. Jakkolwiek by to nie brzmiało, nie? No i tym kończymy. Nie wiem kiedy następna taka wycieczka, nie wiem kiedy następny PLS, szczerze mówiąc nie mam dzisiaj nawet ochoty o tym myśleć. Więc tak czy inaczej dziękujemy wszystkim za oglądanie. W czerwcu to kupa czasu, to zdążymy poprawić format. Ta. Mamy nadzieję. Tak. Dobra, tak czy inaczej dziękujemy wam wszystkim za oglądanie, dziękujemy patronom za wsparcie. No i do zobaczenia ponownie.